Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Tomasz Baszczewski, Dariusz Rudziński. Witam. Witamy, Darek zajmuje się oczywiście windykacją, znacie już Dariusza z poprzednich nagrań. Przypomnę, że firma KNF Team działa po to, żeby pomagać ludziom w walce z największymi instytucjami, ale nie tylko, też z tymi małymi podmiotami, które chcą nas oszukać i wykorzystać naszą płynność finansową. Oczywiście działamy w zespole, dlatego nam jest łatwiej. Dzisiaj zajmiemy się tematem monitoringu płatności i dokumentacji zdarzeń gospodarczych. Brzmi to bardzo strasznie, ciekawie. Ważne jest to, że powiemy Państwu o najważniejszych kwestiach i chciałbym od razu przejść do szczegółów, etapy, które są w monitoringu. Jakbyś nam mógł to określić, na jakie etapy się znajdują w monitoringu i na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim chciałbym zachęcić i z całą taką stanowczością pokazać, że pierwszą, najważniejszą rzeczą jest umowa. Umowa, która powinna łączyć dwóch kontrahentów, dwa podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą. Umowa pisemna. W takiej umowie pisemnej powinny być zawarte wszelkie zasady, które łączą dwa podmioty gospodarcze, a więc forma zamówienia. Zamówienie to powinno być właśnie w formie pisemnej, tak jak powiedziałem, czy to mail, czy nawet SMS. Natomiast taka pierwsza, szeroka, podstawowa umowa powinna zawierać miejsce dostawy, miejsce wysyłki, sposób płatności, terminy płatności, koszty związane z windykacją, kto je ponosi. Także odsetki w umowie mogą być zdecydowanie wyższe niż odsetki ustawowe i taka umowa powinna to zawierać. W ten czas nie ma problemów, w ten czas wszystko jest jasne, możemy się na zapisy takiej umowy powoływać. Następną rzeczą w takim monitoringu płatności to są dokumenty, które wynikają z faktu zdarzenia gospodarczego, sprzedaży. Oprócz zamówienia to jest właśnie dowód, który magazyn przekazuje, wydaje, tak zwana WZ-ka, dokument WZ. Magazyn wydaje towar, osoba, która pobiera ten towar, swoim podpisem powinna, w miarę czytelnym, powinna poświadczyć, że ten towar odebrała. Następnym takim elementem jest list przewozowy lub jakakolwiek inna forma przekazania takiego dokumentu, który poświadczy, zaświadczy, jest dokumentem potwierdzającym, że dana transakcja, dana forma sprzedaży miała miejsce, są strony, są osoby, które za to odpowiadają. Także to jest to, co jest ważne. Zachęcam przedsiębiorców do tego, żeby właśnie zawierali umowy, że ten czas takiego lekceważenia umów, myślę, już jest za nami. Dzisiaj każdy chciałby w jakiś normalny sposób współpracować jeden z drugim. Często podmioty gospodarcze nie chciały podpisywać umów, twierdzą, że to jest zbyteczna papierologia i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, myślę, na tyle są trudne czasy, że właśnie dokumentacja w formie umowy, w formie dodatkowych dokumentów, które poświadczają sprzedaż, jest taką formą dowodową w przypadku braku zapłaty, gdzie sąd bardzo zdecydowanie i poważnie bierze pod uwagę dokumenty, które posiadamy, a nie tylko te dokumenty, które byśmy chcieli mieć w swoim posiadaniu, a ich nie mamy ze względu na to, że nie zadbaliśmy o to zdecydowanie wcześniej. Czyli podsumowując, to też taki jest serwis. Często mówimy o serwisie, że serwisujemy klienta, pomagamy mu, pomagamy też sobie. No i właśnie taki pozytywny nawyk, dobry nawyk, to jest serwisowanie też swoich płatności, czyli czy klienci nam płacą, czy nie płacą, czy to są konsumenci, czy przedsiębiorcy. Coraz częściej właśnie konsumenci przestają płacić i to jest dziwne, że skupiamy się na przedsiębiorcach, a tu nagle taka niespodzianka, więc takie działanie też profesjonalne, które działa w sposób uporządkowany, pokazuje też potencjalnemu klientowi, który nie będzie chciał zapłacić, żeby jednak zapłacić, dlatego że później się to będzie wiązać z profesjonalnym podejściem na etapie przedsądowym i sądowym, więc też to może zniechęcić. Ale też pamiętajmy, że pewien odsetek klientów, kontrahentów
po prostu zapomina w związku z problemami o tym, żeby nam też zapłacić. No bo teraz już mamy migrację pracowników. W życiu prywatnym, tak samo jak w życiu firmy, może być wydarzenie, które po prostu powoduje zamieszanie. Też trzeba zrozumieć drugą stronę. Często to mówisz, Darku, podczas mediacji. Tak. Ta mediacja jest istotna. Zachęcam też do tego, aby konsekwentnie przestrzegać terminów płatności. Dzisiaj najczęściej są takie stosowane terminy jak 7, 14, 30 dni. I w momencie, kiedy nie będziemy dochowywać tych terminów, czy druga strona nie zapłaci nam w terminie, możemy się narazić, sami siebie narazić na brak płynności finansowej, co może być bardzo złym zjawiskiem w naszym przedsiębiorstwie. W związku z tym, takim bardzo prostym, ale praktycznym sposobem na przypomnienie o płatności jest SMS, który wysyłamy w przeddzień terminu płatności, przypominający SMS, że jutro mija termin zapłaty. Jest to taka forma też, myślę, delikatnego, takiego normalnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Nie jest to SMS ani obrażający, nie jest to SMS, który może wywołać jakąś frustrację z drugiej strony. Po prostu jest to taka forma przypomnienia i pokazania, że my dbamy o swoje finanse, że my i zależy nam o tym, żeby mieć te pieniądze na koncie, ponieważ planujemy pewne zdarzenia gospodarcze i każda wpłata jest odnotowywana, jest ważna i istotna. Okej, czyli jeszcze wróćmy do tego punktu dokumentacji zdarzeń gospodarczych. Pięknie to brzmi, ale co oznacza w praktyce? Czyli dokumentacja, czyli ta umowa w formie pisemnej, gromadzenie dokumentów, WZ, to co magazyn wydaje, to co rzeczywiście wysyłamy, jest to potwierdzenie, gdzie mój podpis o tym świadczy, tak? W momencie, kiedy nie będziemy mieli tych podstawowych dokumentów, jak zamówienie, dokument WZ, list, który towarzyszy wysyłce, tak, przez firmę na przykład kurierską, no to ta faktura, którą wystawiliśmy, jest tylko dokumentem księgowym, który jest jedynym dokumentem, który nie do końca poświadcza, że ten towar trafił do naszego zamawiającego. To jest bardzo ważne właśnie na liście przewozowym. Na WZ-ce są podpisy odbiorcy i to szczególnie w momencie procesu sądowego jako dowód jest dla sądu dowodem, że ten towar wyszedł od nas, wyszedł z naszego magazynu, został sprzedany. Okej, czyli trzeba pamiętać o tym, że takim dokumentem też jest mail, bo często korzystamy z maili i w razie problemów możemy to wykorzystać jako dowód, bo klient nam obiecał, na przykład zapłaciliśmy za towar, a ten towar nie przyszedł. To też w drugą stronę. Każda forma pisemna jest tutaj ważna, żeby była zachowana, bo gdybyśmy tylko polegali na formie ustnej, no to w ten czas musimy pamiętać o tym, że będą musieli na przykład być powołani świadkowie, którzy będą zeznawać przed sądem i będą potwierdzać, że została dokonana ta operacja i tak dalej, i tak dalej. Okej. Czyli podsumowując, pytań jest pewnie dużo. Mam nadzieję, że Państwo też, jeżeli będą mieć pytania czy komentarz, to dodadzą go poniżej. Oczywiście zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe znajdują się w opisie. Ważne jest to, że mogą Państwo przeprowadzić analizę lub audyt swojej firmy. Darek tu często powtarza, bezpłatna analiza powinna być dla każdego, dlatego że wtedy wiemy, na czym kolokwialnie mówiąc stoimy. Dokładnie tak. Zapraszamy właśnie do współpracy, do tego, żeby też może wykonać audyt w Państwa przedsiębiorstwie, gdzie właśnie w czasie audytu możemy wykazać mocne i słabe strony całego procesu sprzedaży. To też jest taką gwarancją, że możemy wzmocnić proces sprzedaży i unikać błędów, które mogą prowadzić nas do braku zapłaty, a tego przecież chcemy uniknąć. Chcemy po prostu normalnie funkcjonować. Sprzedajemy towar i mamy czy usługę i mamy za to zapłacone w terminie. Okej, zapraszamy do subskrybowania. Warto też ten dzwoneczek kliknąć. Będą Państwo powiadamiani o nowych nagraniach. Będziemy nagrywać, będziemy prowadzić też webinaria, dlatego że
Uważamy, że aktywne webinaria, gdzie można zadać pytania, są bardziej skuteczne. Oczywiście one będą też dodawane w odpowiednim odstępie czasu na różnego typu portale, czy też na przykład YouTube. Więc dziękujemy dzisiaj jeszcze raz Państwu. Dariusz Grudziński i Tomasz Baszewski, KNF Team. Pozdrawiam. Dzięki, do usłyszenia.